pierwsza strajkowa noc. Noc przeznaczona jest dla odpoczynku, ale ta była inna, pełna obaw, co przyniesie. To pytanie nie pozwalało mi nawet myśleć o śnie. Plac przed bramą zwolna pustoszał. Ludzie szukali miejsc, gdzie mogliby choć trochę odpocząć. Przed bramą nadal stał spory tłumek. Wszyscy byli podekscytowani. Domyślałem się tylko, że dręczyła ich niepewność o najbliższą przyszłość. Cały czas z nimi rozmawiałem, próbowałem rozładować napiętą atmosferę. Nie chciałem, by myśleli o swoich żonach, dzieciach i rodzinach. Opowiadałem o ciekawych zdarzeniach z działalności opozycyjnej. Barwnie opisywałem spektakularne akcje i lekceważąco mówiłem o aresztowaniach. Świadomie, w mroku nocy, kreśliłem przed zebranymi wizję wygranej i świetlanej przyszłości. Napięcie powoli ustępowało. Było już daleko po północy, gdy dobrałem sobie kilkunastu ludzi i ruszyłem na obchód stoczni. Szliśmy wzdłuż ogrodzenia. Nieustannie towarzyszył mi wewnętrzny niepokój, ta nienaturalna cisza panująca w stoczni. Odgłosy pracujących stoczni to jakby puls życia miasta. A teraz głucha cisza. Jakże dziwnie w tym tle wyglądały sylwetki stoczniowców oświetlone nikłym blaskiem płonących ognisk. Nieprzenikniona ciemność nocy malowała tajemnicze obrazy. Ogniska spotykaliśmy w regularnych odstępach. Przy nich przede wszystkim młodzież. Gdy podchodziłem, ci, którzy siedzieli, wstawali nagle, zażenowani, jakbym ich na czymś przyłapał. Natychmiast objaśniali mi, jakiego rejonu pilnują, z przekonaniem zapewniali o gotowości pełnienia podjętego zobowiązania do końca strajku. A przecież nie wiedzieli, jak długo potrwa. Informowali o wszystkich ruchach na zewnątrz, o każdym przejeżdżającym radiowozie milicyjnym. Ciemność pobudzała ich wyobraźnię. Lecz w tym zachowaniu było jeszcze coś. Reagowali tak, jakby wizytował ich ktoś ważny. Dotarło do mnie, że jestem tu szefem, ich wodzem. Czułem się dziwnie. Przecież wszyscy byli starsi ode mnie. Wracaliśmy nabrzeżem, gdzie było mniej wart. Na gładkiej tafli wody szerokiego kanału z daleka widoczny był najmniejszy ruch. Odwiedziłem więc tych, którzy dzisiejszą noc postanowili przeczekać na własnych wydziałach. Przeczekać, bo nie spotkałem nikogo, kto spałby. W każdej grupie te same pytania. Co to są te wolne związki zawodowe? Jak długo będziemy strajkować? Czy wierzę w wygraną? Cierpliwie odpowiadałem na wszystkie. Może już po raz setny, ale to przecież od ich postawy zależało powodzenie strajku. Nie mogło więc zabraknąć mi cierpliwości. Nawet nie myślałem o śnie. Chciałem być wśród ludzi. Musiałem wiedzieć o najmniejszym zdarzeniu, bo trudno było z góry ocenić, co może okazać się ważne w tych warunkach. Wracając pod bramę, odwiedziłem drukarnię. Nikt tutaj także nie spał. Ale nie mogłem rozpoznać chłopaków. Rozebrani do pasa, wysmarowani czarną farbą po koniuszki uszu, walczyli z maszynami. Tylko pan Sabatowski był drukarzem. Pozostali widzieli taki sprzęt pierwszy raz. Robili jednak co mogli, by nasze ulotki ukazały się jak najszybciej. Maciek z dumą pokazał mi gotową już, złożoną z czcionek, pierwszą matrycę. I tak świeżo upieczony licealista został zecerem w strajkowej drukarni. Opuszczając drukarnię, udawałem, że nie widzę setek nieudanych odbitek zaścielających podłogę. Nikt tu nie sprzątał. Wszyscy w napięciu czekali na efekt pracy mechanika. Ustaliliśmy z Andrzejem plan na nadchodzący dzień. Postanowiłem wybrać się do sąsiadującego z nami portu i do stoczni Nauta. Dzień wcześniej obiecali nam wsparcie, więc chciałem sprawdzić osobiście, jak to się u nich rozwija. Andrzej na ten czas przejął pieczę nad strajkiem. W radiowęźle było kilku młodych, którzy mi pomagali od początku strajku. Przy kawie przedstawiłem im plan odwiedzenia portu i stoczni Nauta. Odradzili mi. Teren portu jest rozległy, a Nauta, choć przylega do portu, odległa o kilka kilometrów. W ich oczach widziałem obawę, że mógłbym zostać zatrzymany. Wśród nich w stoczni byłem bezpieczny, a im potrzebna była moja obecność. Wyjaśniłem, jak ważne jest zaangażowanie innych zakładów. Musieliśmy mieć siłę. Po krótkiej naradzie postanowili zrobić rozeznanie. Wrócili po pół godzinie z rowerami i stwierdzeniem: droga wolna. Była piąta rano. Wokół cisza. Przeszliśmy przez płot na teren portu. Nigdzie nie widać ludzi i tylko nieruchome dźwigi świadczyły o zakłóconym rytmie tego ogromnego organizmu.
pojechaliśmy do komitetu strajkowego. A tam zapewniono mnie, strajk już jest, ale organizowanie go potrwa jeszcze ze względu na specyfikę pracy. Rano przyjdzie nowa zmiana, która dopiero ma dołączyć. Liczą na nas. Stocznia remontowa Nauta wydawała mi się dziwnie mała. Gdzieś w hali nieliczna grupa stoczniowców nie wiedzieli, co robić. Pytali więc niecierpliwie o dalszy rozwój sytuacji. Chcemy strajkować, ale sam widzisz, dzisiaj jest sobota i ludzi mało. Jeśli przetrwacie do poniedziałku, to my też będziemy strajkować. Nie była to sytuacja, jakiej się spodziewałem. Zapewniłem ich o naszej determinacji i udzieliłem rad, jak dalej prowadzić strajk. Zrobiłem to z pewnością doświadczonego rewolucjonisty i moja postawa udzieliła się zebranym. Już w lepszym nastroju życzyliśmy sobie wytrwałości i wróciliśmy do naszej stoczni. Powoli przed bramą główną gromadzili się strajkujący. To taka nienaturalna sytuacja. Po raz pierwszy nie przyszli rano do pracy, lecz obudzili się w stoczni i nie musieli pracować. Przed rozpoczęciem dnia zatelefonowałem do Bogdana Borusewicza. Zrelacjonował mi przebieg nocnych rozmów w Stoczni Gdańskiej. Wyczułem, że dzieje się coś złego. Bogdan był wyraźnie zdenerwowany. Na moje pytanie, co stworzeniem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, nie odpowiedział. Był zaniepokojony postawą Lecha Wałęsy i Komitetu Strajkowego. Skłaniają się ku podpisaniu porozumienia z dyrektorem i zakończenia strajku. Był pełen obaw i obiecał przeciwdziałać. Trzymaj się i spodziewaj się wszystkiego. To jego słowa. Odłożyłem słuchawkę i przez chwilę zastanawiałem się, co powiedzieć zebranym wokół mnie ludziom. Jest dobrze, usłyszałem swój głos. Stocznia dzielnie strajkuje, dołączyły inne zakłady. Później przyjedzie ktoś do nas, to poznamy więcej szczegółów. Musimy zebrać ludzi na placu i powołać komitet strajkowy, a potem podejmiemy dalsze działania. Proszę uruchomić radiowęzeł. Zwróciłem się do obsługi i wyszedłem na plac, na którym gromadzili się stoczniowcy. Była to nadal tylko robotnicza część załogi. Pracownicy biur konstrukcyjnych i administracji biernie przyglądali się naszym poczynaniom. Tak rozpoczęliśmy drugi dzień strajku.